W minioną niedzielę Dzień Dobry TVN prowadzili wspólnie Ewa Drzyzga i Krzysztof Skurzyński. Prezenter, który od niedawna zmienił ekranową parę, postanowił uwiecznić współpracę z Gwiazdą i wyciągnął telefon tuż przed rozpoczęciem zdjęć. Wymyślił bowiem, że przywita się ze swoimi fanami, zanim kamery zaczną emitować wszystko to, co się dzieje w studio. Jak zapowiedział, tak też zrobił, ale. Zapomniał poinformować o wszystkim swoją koleżankę z pracy. Ewa zaczęła więc stroić śmieszne miny, bawiąc się w najlepsze. Sądziła przy tym, że Skórzyński wykonuje po prostu serię zdjęć, z których kilka trafi do sieci. Nie kryła zdziwienia, gdy odkryła prawdę aha my to nagrywamy zapytała zdziwiona. Ewa nie straciła jednak rezonu i dalej brnęła w swoje wygibasy, weszło zabawnie. Po tym, jak wielu prowadzących śniadaniówki TVN z dnia na dzień straciło pracę, stacja musiała wprowadzić poważne zmiany w obsadzie programu. Z tego względu stworzyła duet Ewy Drzyzgi z Krzysztofem Skurzyńskim, który niestety nie zjednał sobie serc telewidzów. Pani Drzyzga i pan Skurzyński, duetu to raczej nie będzie. Duet z Agnieszką Woźniak, starak bez porównania lepszy, atrakcyjny, z charakterem. Zła zmiana. Były fajne duety. To zachciało się T.V.N., owi zmian. Jestem wkurzona, ponieważ lubiła Magnieszkę i Ewę. Jak można było tak oryginalny duet, lubiany przez widzów, zmienić? Fani śniadaniówki nie kryją rozczarowania. Zobacz też, duet Ewy Drzyzgi i Krzysztofa Skurzeńskiego pod ostrzałem krytyki Rozenek, Majdan znów znika z dzień dobry T.V.N. Nie, mają dla niej dobrych wieści Michałowski i Skurzeński skomentowali na wizji zwolnienia kolegów z DDTVN. Padły wymowne słowa